Witam Państwa już w nowym 2021 roku. Dla kibiców trawiastego początek roku niezbyt obiecujący. Przesunięto dwie kolejki na inny termin. Zmagania ligowe zespołu rozpoczną 23 stycznia, już od czwartej kolejki ligowej, jeżeli pozwolą na to warunki epidemiczne. A oto jak przedstawia się tabela ligowa po rozegraniu jedynej kolejki spotkań. Miejsce pierwsze, Grunwald Poznań. Jeden rozegrany mecz, 3 punkty. Najlepszym strzelcem jest Artur Mikuła, 6 zdobytych goli. Miejsce drugie, Pomorzanin Torun. Jeden mecz, 3 punkty. Najlepszymi strzelcami zespołu są Wojciech Rutkowski i Michał Makowski. Zdobyli po 3 gole. Miejsce trzecie, AZS AWF Poznań, jeden mecz, 3 punkty. Najlepszym strzelcem zespołu jest Łukasz Kosmaczewski, zdobywca 4 bramek. Miejsce czwarte, Warta Poznań, jeden mecz, 3 punkty. Najlepszym strzelcem drużyny jest Maciej Walkowiak, zdobywca 3 bramek. Miejsce piąte, Start 1954 Gniezno. Jeden mecz, 0 punktów. Najlepszymi strzelcami drużyny są Arkadiusz Brożek, Dominik Małecki i Maciej Wejerowski. Zdobyli po jednej bramce. Miejsce szóste, LKS Rogowo. Jeden mecz, 0 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Maksymilian Koperski, zdobywca 2 goli. Miejsce siódme, LKS Gąsawa, jeden mecz, 0 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Paweł Antoniewicz, zdobywca 2 bramek. Ósme miejsce, AZS Politechnika Poznańska, jeden mecz, 0 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Bartosz Szotek, zdobywca 2 bramek.